No cześć, cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z maratonu z okazji 700 tysięcy widzów, no i jednocześnie z okazji rozpoczęcia wakacji. W końcu te wakacje są, co? No ja też czekałem. Słuchajcie, dzisiaj pojawi się jeszcze materiał o godzinie 13, 16 i 19, jutro o godzinie 10, 14, 19 i pojutrze o godzinie 10, 14 i 20, więc będzie co oglądać i mam nadzieję, że ten maraton spędzicie razem ze mną i będziecie na bieżąco, bo pamiętajcie, że... Są trzy konkursy. Są trzy konkursy, w których można wygrać trzy konta Minecraft Premium. Więc bądźcie czujni, jeśli nie wiecie nic o konkursie, to zapraszam do filmu, który gdzieś tam macie w karcie. Informacja o maratonie. Dobra, słuchajcie, dzisiaj zaprezentuję wam coś, czego nie powinno być w Minecrafcie. Coś, co nie powinno istnieć i coś, co łamie wszelkie prawa Minecraftowe. Cóż to będzie? No już zapewne wiecie, z tytułu i z miniaturki, więc nie oszukam was, ale no dobra, w sumie przejdźmy do rzeczy. Zanim to jednak pokażę, zostawcie łapencję w górę, bo to będzie naprawdę coś niesamowitego. Mapa jest autorstwa Killer Creeper 55, możecie ją pobrać z opisu. No i oczywiście oryginalny filmik autora również macie w opisie i uwaga, bierzemy block of redstone i teraz kładziemy go w tym miejscu. Pyk. Zobaczcie. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Kulę w Minecrafcie. No tak, zawsze chciałem nagrać taki odcinek, taki materiał i w końcu mi się udało. W końcu mi się udało z pomocą Killer Creepera 55. No i zobaczcie, co my tutaj mamy, jak ta kula wygląda. To nie powinno tutaj być, to nie powinno być w Minecraft. Dobra, możemy sobie do niej wlecieć, zobaczcie. I mamy coś takiego. Zaraz powiem wam, na jakiej zasadzie to wszystko działa, bo zapewne niektórzy z was mają teraz wielkie oczy i roksuły, co to jest, jak to działa, coś to zrobił, popsułeś grę. No tak, jak widzicie, kula wygląda rzeczywiście jak kula, chociaż nie jest idealną kulą, zobaczcie. Tak, tutaj ma gdzieś jakieś wcięcia, jakieś dziurki i to po prostu jest zbudowane tak naprawdę z sześcianów, tylko zrobione w taki sposób, że to wszystko tworzy kulę. No cóż, słuchajcie, niesamowita sprawa. Zobaczcie, ile tych comment bloków tutaj jest, więc no to działa i to jest bardzo skomplikowane. I to czasami nam znika, więc tak jakby to było jakieś czasowe, nie wiem dlaczego. Czekajcie jeszcze raz. Okej, stwórzmy sobie jedną kulę, jednak im więcej tworzymy tych kul, tym więcej wagoników znajduje się w tym miejscu. I tak naprawdę tak, to są wagoniki. Wagoniki mają taką, taką właściwość, że możemy je obracać tak naprawdę w każdym kierunku. I tak naprawdę w tych wagonikach siedzą bloczki. Nie żadne moby czy coś w tym stylu, tylko bloczki. I te bloczki, każdy taki jeden segment to jeden blok i jeden wagonik. Zobaczcie, tutaj na przykład mamy taki jeden kwadrat. No i to wszystko jest w taki sposób zrobione, tak obrócone idealnie, że rzeczywiście powstaje nam tutaj kula. No cóż, nie jest to idealna kula, ale rzeczywiście z daleka wygląda jak prawdziwa, idealna kula. Kurde, kula w Minecraft. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy jeszcze kilka innych kul. Możemy sobie zrobić na przykład diamentową kulę, zobaczcie. Pyk, 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 pyk. Musicie mieć naprawdę mocny komputer, żeby to uciągnąć, ponieważ no baguje się to i bardzo zżera zasoby naszego komputera. No i cóż, mamy dokładnie kulę na tej samej zasadzie opartą. W środku to wygląda znacznie lepiej. Ha. No i te wagoniki. Tych wagoników nie ruszajcie, bo jak one wam się rozjadą, to wasz komputer wybuchnie po prostu, więc lepiej nie, okej? Okay? Dobra. No i cóż, mamy kulę diamentową. No taką kulę chciałbym z diaksów mieć. Wyobraźcie sobie taką kulę gdzieś na jakimś serwerze, czy na jakiejś mapie, jakby to w ogóle wrażenie zrobiło. Kula w Minecrafcie, co jest grane? No dobrze, lecimy dalej. I tutaj mamy chyba jedną z najciekawszych kul, która jest bardzo zwariowana, zobaczcie. Tworzy nam się kula z mossy stone'a i mamy tutaj smoka, który ginie. Tak, co to jest? Nie mam pojęcia, nie wiem dlaczego akurat tak. No ale jest, no i ta kula płonie, smok zginął i wyrzucił nam chyba gdzieś tutaj jakiegoś expa. A nie, ten smok jest cały czas w środku? Nie, o właśnie, wagoniki się rozjechały. Patrzcie, co się dzieje. Dobra, mam jakieś lagi, mam 22 FPS-y, ale mam nadzieję, że te wagoniki zjadą sobie gdzieś tam w przestrzeń po prostu, w nicość i one znikną. Bo to wygląda nieciekawie. Boże, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? O fuck. No nic, uważajcie, bo jest to niesamowicie zbugowane, więc trzeba tutaj bardzo ostrożnie z tym wszystkim się bawić. Dobra, możemy stworzyć jeszcze jedną kulę, która jest chyba z tego co wiem tutaj. A nie, o nie, o nie, o nie. Okej. No i ta kula jest z tego co widzę z utwardzonej gliny. No i jest znacznie mniejsza, nie, czy taka sama? Taka sama jest. No i zobaczcie, glowstone wygląda najlepiej, bo nie widać tych takich mikro małych przerw. Ogólnie dlatego, że taka jest tekstura właśnie glowstone'a.
No i wygląda to naprawdę fajnie. Kurczę, jaram się tym, naprawdę, jaram się. Dobra, tutaj coś jeszcze możemy zrobić. Aha, tutaj jest wytłumaczona zasada działania tego wszystkiego, więc zobaczcie. Na początku tworzony jest taki jeden mały segment, który następnie po prostu jest obracany i tworzy całą kulę. Tutaj widzę, jest coś zbugowane, no ale to jest oczywiście Minecraft, więc zawsze musi być coś zbugowane, nie ma co narzekać, nie narzekajcie, jest dobrze. No i tutaj chyba już będą dwa segmenty z tego, co widzę. O, dokładnie, jak widzicie, no i po prostu to wszystko się wypełnia, pod jakimś tam kątem się wszystko obraca, no i tworzy nam całą kulę. No cóż, Killer Creeper 55. Naprawdę genialna sprawa, że na coś takiego wpadł, bo trzeba jednocześnie mieć też łeb na karku, żeby coś takiego zrobić. Tutaj mamy jeszcze jeden jakiś eksperyment, zobaczcie. Pyk, pyk, i co to będzie? Aha, okej, okay. Dobra, no tutaj mamy już, jak widzicie, więcej tych segmentów, więc mamy już takie trzy. Pyk, pyk, pyk. Świetnie to wygląda. No cóż mogę więcej powiedzieć, naprawdę epicka sprawa. Pobierzcie sobie tę mapkę, jeśli chcecie, możecie sobie to obejrzeć. Możecie zobaczyć, na jak to działa na waszych komputerach. Na moim jakoś to jeszcze śmiga, ale teraz mam 29 FPS-ów, więc wybaczcie, że ten materiał nie jest w 50 kratkach na sekundę. No ale co ja więcej, zrobię, to wygląda jak fidget spinner. A, o nie, coś się laguje. No to wygląda jak taki, wiecie, ten, jak to się nazywa w tych fidget spinnerach? To są łożyska. Dobra, jak zrzucimy to? Okej, okay. No jak widzicie, nasz wagonik lewituje, więc jeśli dacie za dużo wagoników do, w jednym miejscu, to one będą latać. No cóż, taki jest nasz Minecraft. O kurczę, no jeśli macie jeszcze jakieś pomysły na przykład, albo jakieś ciekawe mapki znaleźliście w internecie, albo sami potraficie zrobić coś w tym stylu, no to napiszcie do mnie na maila roxmbfsom@gmail.com, w opisie tego maila macie. No i może coś z waszą pomocą również ciekawego obejrzymy. Może również potraficie tworzyć takie kule, kto wie. Może nawet lepsze i większe, więc zobaczymy sobie, jak to w waszym wykonaniu może wyglądać. A tymczasem będę się z wami żegnać. No cóż, 7-minutowy odcinek. Myślę, że nie mam już o czym tutaj więcej mówić, więc kolejne odcinki zapewne będą dłuższe. No i pamiętajcie, jeszcze przypomnę wam dzisiaj o 13, 16, 19, jutro 10, 14, 19, no i w poniedziałek tak samo jak w niedzielę, tylko z tą różnicą, że ostatni film będzie o godzinie 20. No dobra, okej, okay. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że subskrybujecie, jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to zapraszam, mamy już armię 730 tysięcy widzów, no i co niektórzy jeszcze się zastanawiają, dlaczego Roxu nagrywasz maraton na 700 tysięcy, jak już masz 730. Ano, mówiłem wam, że wcześniej nie dałem rady zrobić, a maraton musi być jakaś forma podziękowania wam za to, że jesteście tak aktywni. Dobra, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!